Czekaliśmy chwilę, ale doczekaliśmy się, wchodzimy na Miraż, wchodzimy bezpośrednio do walki w rundzie pistoletowej. To, na co patrzymy, to Rebels. Formacja defensywna to tutaj zwycięzcy ESL Mistrzostw Polski, ostatnich Mistrzostw Polski organizowanych przez ESL. Po drugiej stronie Cloud9, faworyt wydaje się być znany, ale jak będzie, przekonajmy się. No i już skrócona pozycja przez SNX-a, więc bardzo dużo informacji mają gracze defensywy. Olin będzie tutaj dojeżdżany. No i jest jedna eliminacja, jeszcze walczył Olin. A więc nie rozpoczyna się to źle, chociaż teraz trafia jeszcze Elektronik. 4-3, Play musi to ratować, ale on potrafi klikać z tego USP, więc może coś tutaj jeszcze wyczaruje. Na plecy zaczyna wchodzić SNX, no te pozycje nie są złe, tym bardziej, że dżungla cały czas trzymana. Oj, SNX będzie eliminacja, Hobbit niestety także z trafieniem. No i od kuchni jeden antyterrorysta, walczy tutaj SNX, on musi, ale do pomocy przyjdzie jeszcze Casey. No to będzie ważny pojedynek, żeby sobie poradził, ale niestety Hobbit fraga zdobędzie i teraz już wszystko gracze C9 wiedzą. I Cloud9 rozpocznie tę walkę, wygrywając rundę pistoletową. No chyba, że SNX nie pozwoli mu na to Elektronik. 1-0. Dwa maki 10, a po przeciwnej stronie mamy okazję obserwować komplet M4. Duża agresja na środku, Axil i tak sobie radzi Olim. Szybko odpowiedź, ale jest Hobbit uzupełniający tę grę Cloud9. Tak czy inaczej, 3-3 i mocno obity Bumicz. Próba zajęcia bombsite'u i tutaj SNX. Bardzo ważna interwencja w wykonaniu zawodnika drużyny Rebels. To daje duże szanse na przełamanie i na punkt numer 1. Perfekto, już myślałem, że się uda, ale on jest tak naprawdę jedyną nadzieją drużyny w tym momencie. Może jeszcze zaskoczyć, ale nie udało się to Bumiczowi. Perfekto, rozkręcał. Właściwie do końca jeszcze nie wiadomo. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży, ale też teraz już rusza się ta struktura w defensywie. Gramy trójkowo pod BSMB, sprawdzane apartamenty i boi się, że po tym jak skontrolował te apsy Olimp, że pójdzie decyzja, żeby jednak mocniej przesunąć się w stronę bombside'u A. Chociaż my z uporem maniaka ciągle czekamy pod tym BSMB. No, a też czeka właściwie Cloud9 dosyć długo na decyzję. Teraz wyjście Bumicza na środek, rzucony grad dymny, no ma to stworzyć pewnie swego rodzaju gdzieś tutaj właśnie strach o ten środek w kontekście tego, czego obawiają się antyterroryści. No i to będzie chyba speed do side B od galerii i także jeszcze od absów. Dokładnie, smoke na konektor, niestety fly niecelnie. No trzeba będzie się ratować teraz pod tym BSMB. Będzie bardzo groźny. No, 20 sekund, a więc ta presja czasowa będzie miała spore znaczenie. Fly tym razem się nie myli, Bumicz zostaje wyeliminowany. Za moment poszuka kolejnego fraga, 15 sekund. To się nie ma prawa udać zawodnikom drużyny Cloud9. Niesprawdzona ninja, jeszcze Olim się rozkręca. 7 sekund na zegarze, to jest drugi punkt pojawiający się po stronie drużyny Rebels. Cloud9 tym razem przesadzili z tym wyczekiwaniem i kończy się to dla nich nieprzyjemnie. Cloud9 może mieć już problemy finansowe i kto wie, czy nie zobaczymy tutaj za chwilę remisu. Ale tym razem zmieniają podejście, próbują grać agresywniej, próbują grać szybciej. SNX nie radzi sobie z Hobbitem, ale jest Kiserek z szybką odpowiedzią. I znowu sytuacja wyrównana. Bombsite próbuje bronić cały czas z okolic palących Fly. Fly sobie radzi, ale jest znowu błyskawiczna odpowiedź. Spore zamieszanie, chaos można by rzec. Podkładana bomba Casey! Ależ to był genialny plan, szkoda, że zabrakło wykończenia. Jeszcze teraz myli się Olimp, ale jest jeden plus dla Kiserka. Rybale są obici, łącznie mają 33 punkty zdrowia i dokładnie wie, gdzie są ustawieni. No i Kiserek, on może to zrobić, on zaczynał słabo, miał 0-3, ale teraz jak najbardziej może tutaj coś wykombinować. Tym bardziej, że no właśnie, rywale tych punkcików zdrowia mają bardzo malutko i może nawet taki falak będzie tutaj game changerem. Świetnie, Kiserek po raz pierwszy. I teraz Bumicz, jedynie 5 punktów zdrowia, może zrobić to, panie Kiserku. Leć do przodu, mknij teraz, a może złap tą bombę na raz, jak szef, nie puszczaj. I tak właśnie teraz rozgrywa to Kiserek, def na raz, na 10 sekund. Ależ stalowe jaja ma Kiserek i on to wygra. I on to wygra, niesamowite. Nice, kurwa, jedziemy, panowie! No to Cloud9 będzie miał okazję, by wypracować sobie już czteropunktową zaliczkę, wynik 7-3 i w tę stronę dążą. Kiserek raz już ratował, teraz trzeba by zrobić dokładnie to samo. Granat dymny, Hobbit czy Kiserek? Kto szybciej zorientuje się o pozycji rywala, to może i to będzie Hobbit. A zatem eliminacja otwierająca. Oho, skrzyneczka. O! Co już to myślałem, było? Że trafił raz jeszcze. Trafił, tylko ale przez ścianę. A, jejku. Szkoda tylko, że za 4 punkty zdrowia, ale pewnie sam w szoku musiał być właśnie Casey, że ten strzał odnalazł adresata znowu na plecy SNX. 4-3, można o tą rundę walczyć.
No, tym razem się nie udało trafić w głowę, ale jest jeszcze fly, on mocno obija. To jednak nie wystarczy, aby dopisać eliminację. Po raz kolejny fly! Ajajajajaj, szkoda. Mocno pomaga kolegom z drużyny, tylko ci na razie nie mogą wykorzystać tego momentu. 9 sekund, bomba leży, ale SNX walczy. Bumic teraz wszystko na barkach kapitana drużyny Rebels. Ma 100 punktów zdrowia. Rywale są poobijani. Nie ma zestawu do rozbrajania, ale SNX może być bohaterem. Wie, gdzie jest Bumic. Teraz wystarczy tylko wykorzystać okazję. I SNX to robi pięknie. I wracamy do tego spotkania. Reszteczki po stronie Cloud9 i to będzie wejście pod łomsejta. A tutaj ustawiony jest na tym sandwichu Casey. No będzie szansa, żeby te fragi zdobywać. Jest eliminacja, to jest bardzo ważne. Trafia także jeszcze kiserek. Odpowiedź od elektronika, ale ciągle ta przewaga jednego zawodnika utrzymuje się po stronie Rebels. Bardzo dobrze, bardzo pięknie to teraz wygląda. Jeszcze agresywnie, chcemy przebijać przez smoka, chcemy zaskakiwać, ale Axilon teraz wyśmienicie poradził sobie z rywalem. Trafi jednak fly. No i cały czas ten jeden zawodnik więcej u nas. Oj, skacze, ale kończą się kule. A Olip to wykorzysta. Olip po raz kolejny. 5-5. No nie wierzę w to, co widzę. No i cieszy taka dyspozycja od tego najmłodszego zawodnika. Chociaż Fly też jest bardzo młody. No myślę, że podobny wiek. A teraz elektronik wyciąga Olimpa. Przyspieszenie. Bumic świetnie to wszystko zamyka od shorta. Casey też wyłapany. Trafił Fly w międzyczasie, ale no to już chyba będzie... Bardzo trudna runda, chociaż proszę, kiserek jeszcze wyciąga rywala, 2-3. No gdyby jeszcze SNX nam tutaj dołożył coś od siebie, to naprawdę może być gorąco. Ale z tym będzie ciężko, patrząc na jego obecną pozycję, wiedzą, gdzie ustawiony jest kiserek Hobbit. Tę eliminację łatwo zdobędzie, 6-6. No chyba, że ktoś wierzy w cuda albo wierzy w SNX-a, ale to zadanie jest nie do wykonania. 6-6, remis, ale remis, na który patrzymy z uśmiechem na twarzy. Teraz zmiana stron, ale słuchając tych rozmów pomiędzy zawodnikami drużyny Rebels, tej motywacji, jaką w sobie mają, no podejrzewam, że to wcale łatwo dla Cloud9 się nie zakończy. Runda pistoletowa, zobaczmy. O, nie może wstrzelić się Hobbit, dostaje akcję teraz po głowie, dojazd pozycji, ależ wyśmienite granaty błyskowe. O, tam bardzo długo elektronik nic nie widział po tym, jak schował się za bench. Bomba podkładana, więc ten plan minimum już został wykonany. Za smokiem, gdzieś tutaj jest rywal, ale trafia teraz perfekto, trafia Hobbit, odpowiada Olim. To jest ważne, trzeba jeszcze wygrać przebitkę, Bumic z fragiem, ale na szczęście trafił także prowadzący ekipy Rebels. Można ciągle walczyć, 2-2, najlepiej byłoby teraz razem się zduelować, wyjść pod rywala, ale Bumic rewelacyjnie, idealnie trafia w głowę rywala, walczy jeszcze Casey, on z eliminacją, 1-1, bity Axil, mamy pistoletówkę i prowadzimy w tym spotkaniu z Cloud9. Wchodzimy, no też gramy takiego CS-a nie pod sprawdzenie pozycji, na tej będzie anti-echo, chociaż będzie split, to będzie jakaś tam rzecz dodatnia, teraz trafia Olimp, jest frag od kiserka. 5-3, dojeżdżane pozycje, frag od Perfecto, frag od elektronika, ale na tym to wszystko się zakończy. Spodziewałem się więcej, niewiele więcej, ale choć trochę więcej. Elektronik, pierwsza eliminacja, kiserek chce tutaj odpowiadać, oj, dostoi już tu kiserek, gdzieś przez to drewno, ale proszę, jest frag i on jest ważny, bo może być Casey, Casey jeszcze tapuje, jeszcze walczy, ale Olimp teraz zostaje sam, 1-3, no gdyby ten frag na Hobbicie padł, to można byłoby kombinować, ale nie. Oj, kiserek, szkoda, że zabrakło jeszcze jednego fraga, gdyby elektronik upadł, cały środek byłby wolny, tak to 3-3, ale wiemy, że agresywnie w konektorze ustawiony jest w tym momencie jeden z rywali, Hobbit podsadzony, Hobbit ma problemy, ale nie było tutaj możliwości, aby zdobyć eliminację, jeszcze granat, ale ten niewiele zmienia, natomiast Olimp, to jest bardzo ważna, oj, nie, jednak się udało, ale serce już na pewno szybciej zabiło, nie tylko nam, ale samemu Olimpowi, bo to była bardzo ważna eliminacja, już niemalże zajęty resp antyterrorystów. No i teraz wystarczy podłożyć bombę i utrzymać ją przez kolejne 36 sekund. Oj, trzymana teraz ta pozycja na dżungli przez Olimpa. No może zastanawiam się antyryści, czy czasem gdzieś tutaj nie odpuści i po chwili ten zawodnik, ale nie. To jest chowanie broni. Mamy Bumicza. A przecież ci panowie zwyciężali najważniejsze turnieje, jeżeli chodzi o e-sport. A po drugiej stronie kiserek. Skrzyneczka. I Olimp. Ajajaj, teraz elektronik, troszeczkę za dużo, Perfecto ze snajperką, nie wygląda najlepiej ta sytuacja i z tej 18 rundy wiele nie uda się wyciągnąć. No może SNX, on nie gra złego spotkania, 9-13, no gdyby się gdzieś tutaj udało wygrać pierwszy pojedynek, no to czasem są takie rundy,
że po łańcuszku sypią się te następne eliminacje, ale widać, że nie chcą do tego dopuścić nasi rywale. Oni zdają sobie dokładnie sprawę, że ten jeden kałasz gdzieś musi być. Będzie podsadzka, ale czy Perfecto nie będzie na to gotowy? No, 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 proszę! Mówisz masz! SNX, ależ to może zaboleć teraz zawodników drużyny Cloud9. On dostrzega jednego z przeciwników, ale mija się z nim teraz. Pytanie, jak to wszystko wypadnie? Jak najwięcej. Oj, to będzie podejście na bombside, a ostatecznie... Wiele tak, już wie, pięknie tak. SNX ze sprayem, ale Axil jednak odwraca się i trafia SNX-a, więc no 3 na 3 fly, znowu brakuje dosłownie milimetrów, ale dorzucony granat palący, troszeczkę zamieszania, bomba leży, to jest najważniejsze, gra z gorszym wyposażeniem, fly ze snajperką, szansę na to, aby za moment doprowadzić do wprowadzenia, tak, to się dzieje. Była chwila na rozmowę. Jakie tutaj teraz decyzje podejmie Rebels? No przede wszystkim mam wrażenie, że właśnie w taki sposób trzeba grać na dzisiaj rozkojarzone Cloud9. Zdobyć eliminację w momencie, kiedy masz to entry, uspokoić troszkę rozgrywkę. No i szukać tych luk w defensywie, które dzisiaj po prostu się pojawiają. Teraz Perfecto, niecelny strzał, przebija tam bardzo odważnie teraz Casey. On chce tutaj agresywnie się bić, a SNX już otwiera nam to rundę. Jest odpowiedź od Perfecto. Ale tam cały czas będą jeszcze okazje na konektorze. Znowu przybity smok na konie. Ajajaj. Axil, bardzo ważny frag, dający przewagę drużynie Cloud9, ale my na szczęście wygraliśmy tę poprzednią rundę Eko, a więc tych pieniędzy w tym momencie Rebels ma naprawdę sporo. To oczywiście jeszcze nie jest koniec, ale Axil Flya zaskoczy. Niesprawdzona. Dosyć ważna pozycja, pozycja, która powinna była zostać sprawdzona po tym, kiedy poprzednia eliminacja pojawiła się po stronie zawodnika Cloud9. No ale jest wciąż Kiserek, jest Olimp, Olimp nie dostrzega Hobbita, ale teraz już go słyszy. 45 sekund do końca, no i to jest bardzo, ale to bardzo ważne starcie. I wygrywa je Olimp. Oho! Jeszcze jedna eliminacja, jeżeli Perfecto zostanie wyeliminowany, mamy 11 do 9! On się myli! On się myli! 11 do 9! Bez pieniędzy pozostają zawodnicy drużyny Cloud9! Eko po stronie Cloud9. Oby tylko teraz nie popełnić błędu. Jeżeli tego błędu nie popełnią, 3 rundy, które są do wykorzystania. Jedna z nich wystarczy. No, chciałbym bardzo obejrzeć panią Siox i któregoś z Polaków w wywiadzie. A to może wydarzyć się tylko po zwycięstwie. Kiserek! Znowu łysy postrach z Polski dla Cloud9. Znowu on z eliminacją otwierającą. Jeszcze jedna dołożona. 12-9 jest już naprawdę blisko. Niewiarygodne. Niewiarygodne, co się dzieje w tym spotkaniu. Perfecto Electronic, ta dwójka zostaje przy życiu. To będzie oczywiście 12 punkt dla Rebels. A co za tym idzie, to będą 3 rundy meczowe dla Polaków. 3 rundy meczowe i będziemy jeden mecz wygrany oczywiście pod rząd, od razu. Od awansu do fazy grupowej. Ale kibicuję zawsze Polakom i też mówiłem przed tym spotkaniem, że będę się niesamowicie cieszył i chyba widać tą radość odnośnie prowadzenia Rebels, ale no ciężko było uwierzyć taki scenariusz. A tu proszę, 12-9, 4 na 4 i walka ciągle trwa. Musi ktoś za tą AWP jednak złapać, bo innych rozwiązań tutaj na horyzoncie Cloud9 nie widziało. Podejście pod łącze i ta, rzucone granaty dymne. No i za moment zobaczymy tam atak. Jest tutaj trójka graczy defensywy, ale no właśnie, to jest wyjście ze smoka. To może być ryzykowne. Perfecto musi tutaj znaleźć naprawdę dobry timing. Dopalona ławka. Perfecto i ojoj, szarpnął tym celownikiem. Zdobył eliminację. No i teraz może być troszkę problematycznie, bo jednak nie ma przejętej konkretnej pozycji. Bombę trzeba będzie podkładać, a tutaj świetnie boomić teraz od CT. Praga też chyba Kiserek. O, wymęczy, jeszcze się odwraca, ale nie. 12-10, pieniądze są. No a Rebels pod batutą Spera będzie znowu chciało atakować pod bombsite A. Tam na konektorze jest ustawiony Perfecto. Ten robił dużo w poprzedniej rundzie. Jest także boomić, to elektronik. No i niestety, ale wdarło się gdzieś to rozproszenie. Sprawdzamy pozycję, ale Kiserek. Świetne wyjście jak na wrotkach z pałacu. Perfecto jeszcze na schodach. Przeskoczy tutaj Casey na schody. Lecą palaki. No nie ma tutaj zbyt dużo miejsca dla formacji defensywnej. Teraz bomba podkładana. Trafia teraz fly. Jeszcze ten nade idealny pod Perfecto. On ma bardzo mało punktu zdrowia. Kiserek dorzuca jeszcze jednego nade'a na Casey. Jest świetnie, idealnie, wspaniale ustawiony. No tutaj ten crosshair placement może za chwilę przynieść eliminację. Casey po raz pierwszy. Casey nie po raz drugi, ale to musi być koniec. Kuba, wygrywamy to spotkanie. Rebels triumfuje w meczu przeciwko Cloud9. Elektronik już tego nie wygra. Nie ma żadnej opcji. Rebels wygrywa w meczu otwarcia IM Play-in 2024. Nieprawdopodobne.
Tego się nie spodziewaliśmy. Ale zobaczmy, jak się cieszą. Nie ma powtórki z zeszłego roku i to cieszy najbardziej. Ciężka praca, wsparcie Szpera. No i przeciwnik, który wydawał się być faworytem do tego, aby wygrać całe spotkanie. Być może, aby awansować też najszybciej do fazy grupowej, okazuje się rywalem zbyt